Stadion Miejski przy ulicy Bałdowskiej może być zmodernizowany szybciej niż się spodziewano. Prezydent Mirosław Pobłocki zdecydował, że miasto do kwietnia przyszłego roku złoży wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tej inwestycji. Przypomnijmy, że temat likwidacji Stadionu Miejskiego imienia Alfonsa Guzińskiego przywołany został na początku września w pytaniach do prezydenta. Mirosław Pobłocki początkowo po raz kolejny przytoczył argumenty za likwidacją tego obiektu, jednak przemyślał sprawę po konsultacjach z przedstawicielami środowiska sportowego i postanowił zmienić decyzję. Okazało się, że oczekiwania co do funkcjonalności i pojemności obiektu nie są wygórowane, a amatorów sportu i stowarzyszenia sportowe zadowoliłby kameralny obiekt z infrastrukturą lekkoatletyczną na potrzeby szkolenia, trenowania i organizowania lokalnych wydarzeń. Wtedy koszt modernizacji nie będzie wysoki w porównaniu z budową nowoczesnego obiektu z szerokim zapleczem socjalnym i dodatkową infrastrukturą. Prezydent postanowił sprawdzić możliwości dofinansowania i okazało się, że takie są. Sprawy potoczyły się bardzo szybko i prawdopodobny jest korzystny finał, czyli przeprowadzenie pierwszego i głównego etapu modernizacji już w przyszłym roku. Pobłocki pojechał do Warszawy na rozmowy w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Polskim Związku Lekkoatletyki. Do spotkania doszło przy wsparciu i w obecności wiceministra infrastruktury Kazimierza Smolińskiego. Nasze miasto reprezentowali prezydent Pobłocki oraz prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sambor Tczew, Eugeniusz Markowicz. Jest deklaracja ze strony ministerstwa, iż są skłonni sfinansować do 50% koszt budowy stadionu, ale te 50% nie dotyczy kosztów całkowitych, tylko tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Pewnych elementów nie dotują, jeżeli chodzi o ministerstwo. Na przykład nie dotują trybun. Tylko, ale dotują na pewno elementy lekkoatletyczne. Dotują elementy lekkoatletyczne, te czyli bieżnia, skocznie i tak dalej, czy to, co jest jakby podstawą. Te 50% nie więcej niż 2 miliony złotych i taka deklaracja padła. Wiemy, że konkurs w przyszłym roku będzie ogłoszony pod koniec kwietnia i do tego czasu musimy mieć pozwolenie na budowę, czyli musimy mieć pełną dokumentację stadionu, łącznie właśnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Składamy do ministerstwa, dostajemy te 2 miliony złotych i możemy ruszać z budową nawierzchni i pozostałych elementów tego stadionu. W programie prezydent mówił również o możliwościach dofinansowania budowy nowego basenu w Tczewie. Pobłocki wyjaśniał, że ta dużo bardziej kosztowna inwestycja może być dofinansowana przez Ministerstwo Sportu w znacznie niższym stopniu, a nie ma innych źródeł pozyskania pieniędzy na ten cel.